Szanowni Państwo, mamy ogromny zaszczyt otwarcia tej drugiej popołudniowej sesji konferencji Definiowanie przestrzeni architektonicznej awangardy architektury. Nasza popołudniowa sesja będzie w tej chwili obejmować trzy referaty. Będzie ją otwierać pani profesor Katarzyna Suchocka, pan profesor Bruno Messina i pan profesor Mateusz Giurkowicz. I w tej chwili tutaj oddam już głos panu profesorowi Kasidle, który zapowie. Tak. Właściwie nie ma co mówić. Tytuł jest na ekranie. Prosimy o wystąpienie pani profesor. Szanowni Państwo, dobry wieczór wszystkim paniom i panom. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość uczestnictwa po raz kolejny w tej fantastycznej konferencji, gdzie można wiele się dowiedzieć, wiele usłyszeć, wymienić się doświadczeniami. I dzisiaj chciałabym, tak jak temat konferencji nawiązuje do awangardy, poruszyć temat współczesności, ale oczywiście tylko pokrótce, bo nie starczyłoby nam czasu. Cywilizacyjna maszyna postępu wyznacza tempo realizacji zadań, jak wiemy. Generuje potrzebę wzmacniania bodźców, które mają skutecznie docierać do odbiorcy, czyli do nas. Tym samym automatycznie zaczynamy percypować szybciej i krócej. Oczekujemy też intensywności sygnału. Coś, co jest mierne i małe, zaczyna nam nie wystarczać. Czy faktycznie potrzebujemy rosnącej siły komunikatu? Czy żyjemy w epoce architektury szoku, która staje się wszechobecna, eskalując w swym wyrazie i ekstrawagancji ideowej? Czy efekt Bilbao nadal odgrywa rolę fenomenu społeczno-ekonomiczno-kulturowego? Postawione pytania prowadzić mają do znalezienia właściwej drogi identyfikacji przestrzeni architektonicznej. Pojawiają się jednak kolejne pytania. Co oznacza sformułowanie właściwa identyfikacja przestrzeni? Czy jest to w ogóle możliwie obiektywne kształtowanie opinii na temat architektury? Jak ustalać kryteria? Jak poruszać się w bogactwie różnorodności? Podczas gdy swoboda wyrażania myśli i wolność wypowiedzi ośmielają projektantów i zachęcają do coraz to odważniejszych artykulacji twórczych. Dążenie do poszukiwania nowych dróg ekspresji architektonicznej pociąga za sobą potrzebę konieczności poszukiwania nowego języka do opisu architektury oraz narzędzi do jej rozpoznawania, tym samym klasyfikacji oraz systematyzowania. Możliwości techniczne, materiałowe i inżynieryjne pozwalają na łączenie wielu dotąd odległych obszarów. Architekci rzemieślnicy pretendują do miana architektów twórców. Przekraczają granice, dotąd często uznawane za święte. Funkcja budynku schodzi na plan dalszy, piękno przestaje być obiektywne. Swoją książkę Tom Dykow rozpoczyna pytaniem, co właściwie sprawiło, że ostatecznie straciłem cierpliwość, i wskazuje na wpis dziennikarski. Zaprojektowany przez Brytyjczyków drapacz chmur przypomina wielkie gacie, twierdzą rozzłoszczeni Chińczycy. Właśnie tak, gacie, wielkie majty. Znamiennym jest fakt, że zbulwersowany komentarzami i faktycznymi skojarzeniami z bielizną autor rozpoczyna właśnie książkę od tego. Co w tym wszystkim jest istotne? Mianowicie to, że pojedyncze formy architektoniczne stają się coraz bardziej zauważalne, wyróżniają się z tła. Prawo dobrej kontynuacji Juliusza Żurawskiego zdobywa coraz więcej swobodnych, odchodzących od meritum interpretacji. Architekci w swoich założeniach ideowych coraz częściej porzucają przywiązanie do kontekstu, podczas gdy ich materializowane na całym świecie osobiste wizje zyskują wielbicieli i hejterów jednocześnie. Architektura robi się głośna i robi się też głośno o architekturze. Projektanci zyskują na popularności. Jest rozgłos, lecz czy o to właśnie w sztuce projektowania obecnie chodzi? Ważne, że mówią, nieważne, że jak. Tak zwany shock and show jest obecny w mediach. Trudno oczywiście generalizować, ale nie sposób nie zauważyć wszechobecnej ekspresji artykulacji form architektonicznych. Istnieją wprawdzie duże niebezpieczeństwa, że podnoszący się poziom tej głośności i jej masowość
przerodzi się w krzyk, co implikować będzie jednocześnie potrzebę ciszy. Być może właśnie jesteśmy świadkami w tym momencie przewrotu w myśleniu o architekturze. Być może zmęczeni i przebodźcowani raczyć się zechcemy niekrzykliwymi formami, prostymi, tak jak ponadczasowy modernizm czy spokojny neoklasycyzm. Zakłada się, że architektura ma spełniać oczekiwania odbiorców. Jest bowiem sztuką użytkową. Trwałość, użyteczność i piękno jakże wszystkim nam znane. Architekt i odbiorca to jednak dwa skrajne bieguny, które mogą się pokrywać, ale też nie muszą. A na temat architektury pisał w swoich opracowaniach Bruno Taut, nawiązując do natury i do tego, że architektura nowoczesna ma być jak najbardziej zbliżona do natury i do krajobrazu. I czy rzeczywiście spotkał się z aprobatą? Czy wszyscy wszystkim i on mógł zadowolić wszystkich? Skupiając się na odbiorze architektury przez pryzmat komfortu użytkowania, ergonomii i formy, pojawia się czynnik ryzyka, który ponosi potencjalny użytkownik danych przestrzeni. Jest nim powierzenie estetycznych zapatrywań w ręce projektanta. Może się zdarzyć przecież, że marzenia i oferta, choćby nie wiadomo jak wydawała się komfortową i ekstrawagancką, nie będą w stanie ze sobą współbrzmieć. I siedząc w wygodnym, dostosowanym gabarytami, wymarzonym fotelu w naszym apartamencie, mieszkaniu, domu, obserwować będziemy zgrzyt form czy krzyk barw niestrawnych personalnie obiektów za oknem, zamiast delikatnie stojących się chmur po niebie. I tu pojawiają się aspekty mody, tendencji stylistycznych, które wypada poważać, często wbrew sobie. Bywa, że łamiąc swoje przekonania, jesteśmy w stanie zaakceptować to, co nie do końca nam jednak odpowiada, a często nawet wydaje nam się, że jesteśmy z tego dumni. Czy kieruje nami poczucie niepewności i strach przed okazaniem się ignorantką, ignorantem? Istotna jest także przesłanka czasu w tym wszystkim, który to po pierwsze często zmienia stanowisko postrzegania, ale i czasu rozumianego także jako epoka ze swoimi trendami i popularnościami nastawionymi każdorazowo na nieco odmienne typy form i rodzajów pożądanych przestrzeni. Kolejnym istotnym elementem jest nostalgia, skłaniająca do powrotów czy do płynności i powtarzalności charakterystycznych cech stylu w architekturze i sztuce. Przesyt jednakowoż rodzi potrzebę wyciszenia. Nadmierny spokój generuje potrzebę wzmacniania bodźców. Często spotykamy się ze sprzecznością pomiędzy ideą projektantów a oczekiwaniami społeczności, dla której projektuje się konkretne przestrzenie. Nawet jeśli one zaspokajają gusta architektów, nie muszą trafiać w marzenia o własnej przestrzeni. Przytoczę wypowiedź Justyny Sfoszowskiej z monografii architektki Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta, głoszącą: mam wrażenie, że wszystko jest teraz na pokaz, a współczesna architektura jest taka odspołeczniona. Kwestia ta budzi oczywiście refleksję nad miejscem zwykłego człowieka w świecie kreacji architektonicznych. Miejscem rozumianym dwojako, jako behawioralne zjawisko, ale i jako duchowe uczestnictwo, czyli przestrzeń i emocje. Jak rysują się zatem zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi, a jakością percepcji przestrzeni, której doświadczamy? Pierwszy aspekt, czyli kwestia swobodnego wyboru, czy wręcz zmiany miejsca do życia, bywa często utrudniona ze względu na pochodzenie, korzenie, rodzinę, a przede wszystkim związki z majątkami, które człowiek posiada i gromadzi latami i często trudno się z nimi rozstać. Drugi, stymulowanie reakcji, czyli odbiór sensoryczny. I tu mamy do czynienia z poziomem napięcia zewnętrznego, związanego z tempem rozwoju technicznego. On to podnosi poziom odbioru bodźców, zmieniając sposób percepcji. Podobnie jak w pędzącym pociągu, gdzie obrazy za oknem zlewają się w jedno ciągłe, czy jedną ciągłą falę widokową, a jedynie z tego może wyrwać coś zupełnie odmiennego, jakieś zatrzymanie, jakiś duży gabaryt, kolor, forma. I w tym sensie rejestracja świata zachodzi na zasadzie
przerywania monotonii, przerywania zjawiska, które wydaje się pędzić ku znużeniu. Podobnie dzieje się w świecie architektury. Znakiem rozpoznawczym jest inność, a celem wyróżniać się. By uczestniczyć w tym show, nie ma obowiązku globalnej migracji. Biletem jest internetowe łącze, pilot świat cyfrowy. Jak mówi Jan Cudzik, dzięki nowym technologiom możemy obserwować coraz bardziej swobodny przepływ myśli i idei, prowadzący zarówno do ciągłego rozwoju nurtów, jak i do powstawania ich połączeń. Architektura, która ma się wyróżniać, traci swoją tożsamość lokalną, dając nam odbiorcom poczucie, że będąc tu mogę być wszędzie, że na naszym małym poletku otrzymujemy skrawek innego, wydaje nam się czasami, że lepszego świata. Świadomość projektantów bazuje zaś na emocjach, nie tylko swoich, ale przede wszystkim odbiorcy, użytkownika i obserwatora zewnętrznego. Teatralne odsłony artystycznych utworów zaskakują swym charakterem i tempem powstawania. Ów wyścig zbrojeń przesuwa granice przyswajalności. Pomocne w tym procesie są wyobraźnia, otwartość, holistyczny sposób kreacji, a przede wszystkim poparte doświadczeniem przekonanie, że dzięki zaawansowanym technologiom nawet najśmielsze realizacje są możliwe. To marzenia nakreślają kierunek działania, zmierzając do realizacji doskonałych, ponadczasowych, awangardowych idei projektowych. Co jednak trzeba zrobić, by awangardowość nadal pozostawała na poziomie awangardy, by odrębny język wyrazu wciąż potrafił zaskakiwać, by spełniał przy tym wszystkim swoje podstawowe funkcje. Zanurzenie w cyfrową rzeczywistość daje bowiem wstęp do nierealnego, przyzwyczaja do widoków niemożliwych czy też niedostępnych, ale i otwiera potrzeby, by jeszcze bardziej, by z mocniejszą siłą. W tym kontekście bardzo trudno jest zadośćuczynić, przepraszam, żądnej nowych wrażeń wyobraźni. Chciałbym przedstawić Państwu próbę oceny sposobu myślenia i konsekwencji projektowych przeprowadzoną na podstawie analizy porównawczej wybranych szkiców ideowych, odnosząc się do wyboru zawężonego. I przyglądając się prezentowanym szkicom, jakże odległym w swoim wykonaniu w czasie, dostrzec możemy znaczące różnice pod względem jakości przedstawiania idei projektowych i jakości wykonania. Wczesne zapisy wykonywane ręką architektów, przykładowo Christophe Naurena, Willarda Honecourta czy Gilberta, skupiały się na suchych faktach projektowych. Zwracały uwagę na detal, dawały ogólny pogląd na charakter nowo projektowanego obiektu czy jego fragmentu. Przedstawienia rysunkowe miały prezentować przybliżone formy przyszłych realizacji w jak najbardziej możliwie dokładny sposób. Ciężar projektowy mocno skupiony był na inżynierii, na udoskonalaniu konstrukcji i to też było bardzo ważne w tych szkicach i w rysunkach. Nie oznacza to oczywiście, że w dzisiejszych procedurach projektowych brakuje dbałości o bezpieczeństwo. Różnice polegają jednak na tym, że skok technologiczny daje obecnie architektom i konstruktorom zupełnie inne narzędzia zmieniające sposób produkcji materiałów budowlanych, prefabrykatów, ekstrawaganckich detali, co pozwala na niewyobrażalne kilka wieków wstecz sposoby realizacji i prezentacji projektów. Podbudowa ta jest jak mocny fundament, gruntuje jednocześnie świadomość kreacji, z założenia stawia architekta na zupełnie innym poziomie działania. Współczesny architekt wie, że może więcej, także odbiorca jego twórczości spodziewać się może, że otrzyma więcej, i również więcej oczekuje. Choć nie zawsze to ta chęć i konsekwencje są w pełni zadowalające. Współczesny architekt lapidarnie kreśli wizję swoich budowli, dając pole do popisu zespołom konstruktorskim, wykonawczym i wywodzącym się z wielu dziedzin interpretatorom. Tym samym, co jest istotne, pozostawia także czas sobie, bo w tak skrótowym zapisie, jak na szkicu po prawej chociażby, do projektowanej idei i tej realizowanej formy jeszcze w fazie wstępnej jeszcze można wiele dodać lub ująć, zmieniając ją, nie naruszając de facto wizji czy idei szkicowej. Można zastanawiać się nad wieloma aspektami awangardowych poczynań.
czy może w niedalekiej przyszłości. Sięgniemy także do zapisów bardziej pierwotnych, szczerych w swym wyrazie, choć często wykonanych w zupełnie innym celu i z innych pobudek. Z lewej strony mamy szkic dziecka, z prawej strony szkic wytrawnego architekta. Szkice wcześniejszych projektów z XIII-XIX wieku nie dawały dużej swobody interpretacyjnej, co odzwierciedlała przestrzeń wypełniona stonowanymi zespołami obiektów, konstytuującymi zwarte w pewnym sensie przewidywalne kwartały miast. Współczesne szkice ideowe, zapisy myśli projektowych, przedstawiane wieloma środkami wyrazu, w tym ołówkiem, tuszem, akwarelą, akrylem, technikami mieszanymi, cyfrowym zapisem, to zabawa linią, stanowiąca charakterystykę zewnętrzną ich autorki czy autora, to specyficzna forma wizytówki architekta. Okraszona bywa często humorem, stanowi żart, tak jak tutaj chociażby widzimy na załączonym szkicu. I w tym wszystkim pełne ekspresji szkice zalążkowe, czy Zachy Hadid, czy Daniela Libeskinda, Gerego i wielu innych wyśmienitych kreatorów, to ascetyczne notatki często szalonych wizji, materializowane na arenie naszego życia w tempie tak szybkim jak sam pęd. Daniel Libeskind pisał: nie bogactwo surowców jest ważne, a bogactwo idei. I doskonale jego sposób myślenia obrazują szkice, podobnie wybrzmiewające również u innych współczesnych twórców. Można by zadać pytanie, czy współcześnie rysowane szkice dają realny obraz architektury? Czy mamy poczucie, że nowo projektowana architektura będzie trwała, użyteczna i piękna? Oczekiwanie w napięciu na realizację to również element podnoszący poziom emocji, torujący drogę ku spektakularnym wrażeniom. Po tak ekscytujących zapowiedziach rozczarowaniem przecież byłby prosty o regularnych proporcjach i statycznej kompozycji gmach. Daniel Libeskind mówił także: architektura zaczyna się od szkicu. Wiele projektów zaczyna się od pomysłu, który wydaje się niemożliwy, a jednak powstaje z niego budynek. Budowla powstaje z rysunku, a nie materiałów budowlanych, które zwozi się na miejsce i próbuje uzyskać jakiś efekt. A my dopowiadamy. Odbiorca nauczony doświadczeniem każdorazowo wierzy, że będzie dobrze lub przyzwyczaja się do mijającego się z oczekiwaniami artefaktu. W konsekwencji poruszeni zachwytem nad pięknem lub wzburzeni brakiem komfortu, tym samym nieużytecznością form, trwamy wraz z projektowaną i realizowaną dla nas architekturą. Organizujemy wycieczki, często fotografujemy się w jej pobliżu, zwiedzamy, czując się sławnymi jak ona. Chłoniemy jej wielkość. I nie jest istotne, czy okryta dobrą, czy złą sławą. Ważne, że przyciąga jak wzorcowy efekt Bilbao, powielany z powodzeniem na całym niemalże świecie. Czy nadal jednak uczestniczymy w zjawisku fenomenu społeczno-ekonomiczno-kulturowego, na który wpływ miało pojawienie się ekstrawaganckiego budynku muzeum, czy to raczej żądne ekstazy, rodzaj podróżowania? Zobaczyć najlepsze, najnowsze w najdalszych zakątkach globu to najczęstszy cel. Warto także zadać pytanie, kiedy, a nie czy, polecimy w kosmos, by zrobić sobie selfie z nową realizacją projektu architektonicznej sławy. Bywa przecież, że ów taniec pierwszej chwały kończy się upadkiem, wówczas niestety dana forma pretendować może do tak zwanej nagrody makabryła roku, czy po prostu stanowić przykład architektury niespełniającej oczekiwań użytkowników. Przykładowe cube houses stanowią interesującą przecież kompozycję przestrzenną pod względem wizualnym. Ich jasno-żółta barwa przyciąga wzrok, a diagonalnie ułożone formy mieszkalne z pewnością robią wrażenie na odbiorcach. Czy jednak zabieg przechylenia sześcianu konwencjonalnego narożnika budynku, mieszkania daje poczucie stabilności i komfortu użytkowania? Nasuwa się pytanie, które często zadaję sobie i studentom projektującym architekturę. Pytanie brzmi: po co? Te dwa proste słowa zawierają w sobie kwintesencję celu działania, kierującą nas na odpowiednie tory. Po co stosować dany zabieg? Czy chcemy zaszokować? Po co ja to robię? Czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o człowieku, jakże istotnym w tym złożonym procesie kreacji przestrzeni? Marzenia o architekturze, rzeźbie, oprócz dążenia do tworzenia oryginalnych, ekscytujących form, muszą obejmować i kwestie funkcji rozpatrywanej wieloaspektowo. Bywa, że jak na prezentowanych przykładach kuszące piękno budzi pożądanie do tego stopnia,
że rodzą się pragnienia posiadania danej formy, obcowania z nią na co dzień czy od święta. Jednocześnie pojawia się pytanie, kto lub co jest podmiotem oraz jaki jest cel. Czy forma kreowana jest dla człowieka, czy człowiek jest jej tłem i wypełnieniem. Można powiedzieć, że współczesny sposób kreacji czy dążenie do kreacji jest jak taniec, w którym idea ewoluuje jak falująco okładająca się tkanina, że jest jak biżuteria nakładająca ekspresji kontekstowy, mająca zdobić, błyszczeć i budzić podziw. Globalizacja, łatwy dostęp i przepływ informacji coraz bardziej powszechny, obrazowy sposób komunikacji, eskalacja transferu i zwyżkowy poziom potrzeby przyjmowanych bodźców zewnętrznych prowadzi do unifikacji architektury, do zatracania potrzeby poczucia tożsamości. Prowokuje nieustanność pogoni za nowym, innym, wyróżniającym się. Regionalizmy są marginalizowane, często nawet zamieniane na nowszy model. Jednolitość globalnej architektury czy podobny sposób realizacji architektury ikonicznej dają złudne poczucie dowartościowania. Nie zawsze jednak znajdujemy równowagę w ofercie funkcjonalnej oraz jakościowej. Prawdopodobną przyczynę ciągłego dążenia do osiągania szczytów stanowić może amortyzacja, w szybkim tempie uwypuklająca ślady użytkowania oraz odgórnie panujące mody i trendy projektowe. Przesyt oraz potrzeba nowych wrażeń implikuje znużenie tym, co dookoła, a pragnienie odmiany popycha ku zatracaniu się w poszukiwaniach optymalnych, nowszych form. Co jest jednak optymalne, skoro potrzeba odmienności zmienia charakter wymagań oraz kierunek dążeń? Brak zakotwiczenia w trwałości oraz użyteczności i poleganie w większym stopniu wyłącznie czy głównie na pięknie oferowanych nam przestrzeni może generować obniżenie jakości, pociągając za tym szybką amortyzację obiektów i co gorsza konieczność powstawania nowych. Tak jak ze sprzętem AGD. Nie naprawiamy pralek, kupujemy nowe. Pokusa nowości, moda, zdobywanie coraz większej popularności do czasu pojawienia się kolejnych nowości oczywiście, to czynniki odmładzające architekturę. Jak w postulacie Adama Mickiewicza, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie. Trudno się przecież zatrzymać. Architektura rządzi przecież architekturą, rządzi młodość twórcza, odradzająca się z epoki na epokę w nowych odsłonach i stylach, lecz obecne tempo wkraczających do jej życia zmian nie wytrzymuje karencji nawet całej epoki. Znajdujemy się na tak zwanym targu różnorodności, jakże niestety kosztownym pod względem cen realizacji i emocjonalnego zadośćuczynienia psychicznego spokoju odbiorcy użytkowników. Zapewne dla niektórych nudne już słowa Corbusiera. Od budownictwa do architektury przechodzimy wtedy, gdy mamy jakiś wzniosły cel. Trzeba unikać próżności. Próżność to przyczyna marności architektury. Na powrót powinny widnieć te słowa na pierwszych stronach podręczników kierowanych do adeptów sztuki kreacji architektury. Mogłyby także jako odnawialna przysięga stanowić dla każdego projektanta indywidualny powód do samokontroli i weryfikacji pozycji, w której się znajduje wraz z dorobkiem projektowym i realizacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.